jest pięknie, tu jest spokojnie, tu są wspaniali ludzie, ale też pora, żeby pchnąć w to miasto więcej energii, więcej zapału, żeby tu wreszcie zaczęło się coś dziać. I to jest możliwe. Ludzie Prawa i Sprawiedliwości, ci, którzy startują tutaj w Komitecie Zjednoczonej Prawicy Ziemi Leckiej, właśnie dają taką gwarancję. Na czele z Marcinem Rożko, z kandydatami do sejmiku, z Pawłem Przemielem, to są ludzie, którzy mogą pozytywnie zmienić Olecko, tchnąć nowe życie, nową energię, nowe słońce. Tego słońca to nigdy nie brakuje, ale też warto, żeby to słońce zagościło na obliczach, na twarzach ludzi z Olecka. To naprawdę jest możliwe.